Cześć, tutaj Gaba. Czy pamiętacie mnie jeszcze? Ja wiem, że długo mnie nie było. Och, Boże, Boże, jestem po prostu leniwa. Ale to nie zmienia faktu, że wracam. Wracam i przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym podcastem. Inspiruje mnie życie. Jak wiecie, to jest najlepsza inspiracja. Inspiruje mnie też to, właśnie jak się moje życie zmienia. I jakiś czas temu uświadomiłam sobie, że to jest mój pierwszy styczeń od 5-6 lat, kiedy nie mam sesji. I to jest super uczucie, powiem Wam, to jest super uczucie. I dzisiaj opowiem Wam o tym, jak to jest studiować dwa kierunki i ogarniać dwie sesje. Bo ja oczywiście byłam mistrzynią po prostu, mistrzynią napierdalania wszystkiego w jednym momencie. Chyba tak można to nazwać, no bo inaczej się nie da, bo ja po prostu już w pewnym momencie wpadałam w takie chaotyczne wiry, że już nic mi nie pomagało. Zapraszam. Może zacznę od tego, dlaczego ja w ogóle studiowałam dwa kierunki i na co mnie to było. I nie wiem, ilu spośród Was studiuje dwa kierunki, ale tak myślę, że dla większości osób decyzja na rozpoczęcie nowych studiów, ja studiowałam dwa kierunki dziennie, to zawsze jest taka decyzja o tym, że poświęcam dalej swój wolny czas. I na przykład osoby, które decydują się na studiowanie drugiego kierunku, wiedzą, że na przykład nie pójdą do pracy. W większości tak myślę, że trudno będzie to pogodzić. I ja na przykład z taką świadomością, no nie, w sumie nie byłam tego świadoma, że tak się to skończy, no, bo jeszcze miałam trochę innych myśli w głowie, ale jak zaczynałam drugi kierunek, to przede wszystkim pragnęło tego moje serce. Moim pierwszym kierunkiem było oczywiście bochemistyka, która była przypadkowym wyborem. O tym opowiadałam chyba w podcaście pod tytułem Po co mi czeski? A potem pojawiła się polonistyka, która była tęsknotą całego mojego życia tak naprawdę. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby studiować polski. Chyba też gdzieś się pojawia ten temat. A teraz opowiem Wam o tym, jak to było ze studiowaniem dwóch kierunków u mnie. Historia zaczyna się już dawno, dawno temu, bo po tym, jak skończyłam pierwszy rok bochemistyki, to wymyśliłam sobie, że pójdę już wtedy, po pierwszym roku pójdę sobie na polonistykę. Po pierwszym roku bochemistyki pójdę na polonistykę. I się nie udało. Nie dostałam się na te studia. Ponieważ są jakby takie dwie polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jedna to jest właśnie ta filologia polska, na której jest 250 osób, którą ja ostatecznie skończyłam. A druga to jest bardziej literaturoznawstwo, chyba tak mogę powiedzieć. I to jest takie literaturoznawstwo nie tylko polskie, ale całoświatowe. I tam jest już dużo mniej miejsc, nie wiem, 70, 50, już nie pamiętam. I ja się nie dostałam na te mniejsze studia. Potem się bardzo ucieszyłam z tego, bo przecież mi nie zależało na literaturze, a na językoznawstwie i literatura to w ogóle, myślę, no to jest po prostu piękny zbieg okoliczności, że mi się udało uniknąć tej kolejnej mordęgi z tą literaturą. I dzięki temu, albo przez to, no straciłam ten jeden rok. I dopiero po drugim roku polonistyki, po drugim roku slawistyki zaczęłam studiować polski. Jeżeli już trochę kojarzycie fakty, to wiecie, że to oznacza, że w jednym roku musiałam napisać i obronić dwie prace dyplomowe. To znaczy, nie musiałam oczywiście, bo ludzie niczego nie muszą w życiu, tylko tak wychodziło kalendarzowo. Więc to był jeden element, który trochę mi przysparzał stresu, a z drugiej strony myślałam sobie, no to jest dopiero za 3 lata i ja na przykład jestem człowiekiem, który bardzo myśli już do przodu i faktycznie perspektywa 3 lat myślę, że była ważnym elementem, że coś za 3 lata takiego się wydarzy, ale kiedy ja zaczynałam polonistykę, to myślałam, no po roku zrezygnuję, tak, pewnie stwierdzę, że to nie ma sensu, nie mam czasu, nie lubię, nie chcę mi się, albo zrezygnuję z czeskiego, co też oczywiście jak najbardziej chyba przez jakiś moment przyszło mi do głowy. Ale mimo wszystko, słuchajcie, uparłam się i zaczęłam te studia. I sam fakt studiowania dwóch kierunków dla mnie nie był dużym problemem. Dla mnie to było wielką radością, bo ja po prostu i tak nie miałam nic innego w życiu do roboty. Nie miałam w tamtym czasie chłopaka,
nie wiem, nie miałam jakichś obowiązków rodzinnych, finansowych. Rodzice płacili mi za studia, utrzymywali mnie w Warszawie i było to bardzo wygodne. Ja po prostu mogłam się skupić na tym, na czym chciałam się skupiać i na co miałam ochotę. I żyłam takim naprawdę pięknym, intensywnym życiem studenckim. Wiązało się to często z tym, że musiałam dużo czasu spędzać na uczelni, jak miałam takie plany dnia, plany zajęć, które... Pamiętam swój pierwszy plan w pierwszym semestrze. Boże, myślałam, że umrę. Dlatego, że na pierwszym roku studiów licencjackich, ja tak mi się wydaje, zawsze są te najtrudniejsze, może dlatego, że najbardziej podstawowe przedmioty i też tych przedmiotów jest bardzo dużo. Na polonistyce było tego trochę dużo. Miałam studia z trzeciego roku slawistyki, czyli wtedy też pisałam pracę licencjacką na slawistyce i wtedy też w ogóle na slawistyce jest tak, na UW, że jest bardzo dużo takich dodatkowych, fakultatywnych przedmiotów. Tam oferta jest bardzo duża, ale też, wiecie, fakultatywne to nie znaczy, że nie musimy ich robić, to znaczy, że i tak trzeba, że jest program studiów i na przykład trzeba zdobyć około, nie wiem, 12 ECTS-ów, czy nawet 15 ECTS-ów za dodatkowe przedmioty, tak? I trzeba tak sobie dobrać te przedmioty, żeby te 12 punktów wyrobić, więc niektórzy ludzie decydują się na przykład, żeby chodzić na 3 przedmioty po 4 ECTS-y, albo na 6 przedmiotów po 2 ECTS-y, a czasami po prostu trzeba kombinować, lawirować i nie wiadomo co, no i ja tak sobie kombinowałam, lawirowałam, więc nagle z tych 3 przedmiotów robiło mi się 8, i do tego dochodził jeszcze angielski, wychowanie fizyczne, jakieś takie rzeczy, które czasami trzeba po prostu odbębnić co jakiś czas, plus te przedmioty z drugiego kierunku. No i się okazywało, że słuchajcie, pracuję jakbym pracowała na pełny etat, miałam tyle godzin. Pamiętam, że mój pierwszy plan zajęć z października 2016-17, bo chyba wtedy zaczynałam studiować dwa kierunki, albo rok później to było, 16-17, tak, to miałam zajęcia codziennie od 9.45, znaczy od poniedziałku do piątku od 9.45, dwa razy w tygodniu kończyłam o 18.15, dwa razy o 16.30 i raz o 14.30 i tak były dwa dni, że w ogóle nie miałam żadnej przerwy, nie? Czyli od 9.45 do na przykład 18.15 miałam zajęcia ciurkiem bez przerwy. To znaczy miałam takie 15-minutowe przerwy, żeby pobiec do kiosku i zjeść kanapkę. A tak to chyba zawsze miałam jakieś tam okienko. Powiem wam, że to zmęczenie fizyczne to w ogóle nie było dla mnie aż takie odczuwalne. Ja dopiero po jakimś czasie sobie uświadomiłam, w jakim kieracie żyję i jak bardzo po prostu jestem jebnięta, że zdecydowałam się na takie życie. No teraz tak z tej perspektywy myślę, że to po prostu było szaleństwo. A tak naprawdę prawdziwe szaleństwo nadeszło dopiero, kiedy przyszła sesja. Bo to był moment, kiedy wszystko się zaczynało ważyć. I tutaj mam na myśli to, że ważył się mój los, moja przyszłość. Bo na przykład na slawistyce, ja tak myślę, że studia slawistyka i polonistyka to są takie studia, które wymagają oczywiście bieżącego przygotowywania się do zajęć. Na przykład na slawistyce trzeba się uczyć jakichś słówek, gramatyki, tego, czego się nie pamięta. Na polonistyce trzeba dużo czytać, na slawistyce czasami też, jeżeli są takie przedmioty w semestrze. Pamiętam, że kiedyś miałam taki plan, takie plany zajęć po prostu, że codziennie miałam jakiś przedmiot z literatury i musiałam codziennie przeczytać jedną książkę. Każdego dnia w jednym semestrze, od poniedziałku do piątku. Myślę, że domyślacie się, czym to się skończyło, że po prostu pewnie przeczytałam, nie wiem, może jedną czy tam dwie rzeczy, bo ja po prostu miałam wylane szeroko na to, co się dzieje z literaturą. Jezu, wiecie co, jestem taką antyreklamą. Nie mogę tak o tym chyba głośno mówić, bo mi w końcu ktoś zabierze dyplom. No ale tak było, no, że ja po prostu też nie wyrabiałam i sama nie miałam na to ochoty, żeby tak się strasznie skupiać. Jak studiowałam te dwa kierunki i mi tak bardzo czasami brakowało czasu, to właśnie tak myślę, że właśnie sesja była tym momentem, kiedy przychodziło trzęsienie świata, bo naprawdę tych zaliczeń nagle się robiło tyle, że moja sesja zaczynała się tuż po świętach, tuż po Bożym Narodzeniu, a kończyła się w marcu na przykład. I nie dlatego, że
ja coś zawaliłam, bo raczej wszystko zdawałam w pierwszym terminie, no poza tą literaturą na pierwszym roku, tak myślę, potem już zawsze wszystko w pierwszym terminie zdawałam, no to się potem wyciągała, bo czasami no po prostu jakiś wykładowca przełożył termin, albo ja musiałam się zdecydować na pójście na jakiś inny egzamin w późniejszym terminie i to się tak rozwlekało, a na przykład na slawistyce często też te egzaminy nagle się mnożyły, bo był jeden przedmiot, na przykład był to czeski, a potem się zdawało jakby w trzy elementy tego egzaminu. I pamiętam, że chyba, jak to było, że były trzy części, pamiętam, że był jakiś jeden test wielki z gramatyki, no oczywiście do którego trzeba było się przygotować. Był wielki test z, nie wiem, czytania ze zrozumieniem, słuchania czegoś tam, czegoś i był egzamin ustny. Oczywiście wiecie, egzamin ustny, no co to za problem, skoro i tak codziennie ktoś do mnie mówił po czesku wtedy i ja codziennie do kogoś mówiłam po czesku, więc to w ogóle nie było ani trochę skomplikowane, żeby zdać ten egzamin, no bo przecież też w jedną noc się nie nauczę do tego, ale też to było na pewno stresujące o tyle, że to zabierało jakąś energię, bo musiałam o tym myśleć, że to nade mną wisi i to na mnie czeka, że ja muszę to zrobić. Przed chwilą wspomniałam, że nie nauczę się do czegoś w jedną noc i to jest taka popularna strategia studencka, żeby uczyć się noc wcześniej. Jak miałam takie małe przedmiotki, to mi się zdarzało faktycznie chyba do czegoś noc wcześniej, czy tam 2 godziny wcześniej ogarniać notatki. Ale też często ja sobie w ogóle planowałam wszystko na kartce, zawsze rozpisywałam daty egzaminów i sobie spisywałam to, w jaki dzień, kiedy czego się będę uczyć. I to też w ogóle, słuchajcie, o, to jest też ciekawe, bo na studiach humanistycznych, może niektórzy z Was nie są tego świadomi, ale bardzo dużo się pisze. I na polonistyce, to już chyba o tym kiedyś mówiłam, że były takie przedmioty, że trzeba było napisać pracę, no i ona czasami była na 5 stron, a czasami na 15. I oczywiście do tego też trzeba się odpowiednio przygotować. Nie mówię, że w każdej sesji trzeba było pisać tak dużo prac, ale zdarzały się sesje, gdzie tych prac było naprawdę dużo i też mi się kumulowało ze slawistyką, z jakimś tłumaczeniem, z przygotowaniem, z oddaniem czegoś na czas. No i ja raczej takie mam poczucie, że nie byłam człowiekiem, który naciągał deadline'y, ale jednak wiem, że balansowałam często na granicy i też na przykład, żeby nie balansować tak bardzo, bo mnie to oczywiście stresowało, jak oddawałam coś spóźniona, to pamiętam, że na przykład po Bożym Narodzeniu 26 grudnia do 31 grudnia siedziałam i pisałam coś. W tej przerwie świątecznej siedziałam i pisałam, to chyba było po drugim roku polonistyki, czyli byłam wtedy w połowie drugiego roku i czwartego roku slawistyki. I wtedy pisałam pracę na takie przedmioty, gdzie trzeba było więcej coś napisać i jakieś takie zaległości nadganiałam też. W międzyczasie oczywiście angażowałam się w projekty naukowe i to też ode mnie wymagało trochę czasu i też wymagało ode mnie tego, żeby naprawdę usiąść i siedzieć przy kompie i pisać, i pisać, i pisać. Więc to był kolejny element i ja oczywiście cały czas też chciałam być, wiecie, aktywna, bo mnie dużo rzeczy interesowało na tych studiach, więc chodziłam na różne spotkania wtedy, kiedy miałam czas, takie dodatkowe z jakimiś naukowcami, czy może czasami z jakimiś innymi osobami, które się po prostu na czymś znały ciekawym, które organizował uniwersytet, a było na przykład związane z językoznawstwem i to też były jakieś takie dodatkowe aktywności, które zabierały mi wolny czas. I teraz ja wspomniałam o tym, że ten pierwszy semestr podwójnego studiowania był taki obciążający. Potem już było tylko lepiej, tak myślę, że potem miało mniej zajęć, bo w końcu też poszłam na studia magisterskie, na slawistykę, więc tam już było mniej zajęć. I też studia magisterskie były też dostosowane do osób, które chciały już iść do pracy. Więc na slawistyce często było tak, że zajęcia były o 8 rano. Co mnie zabijało po prostu. Zajęcia były o 8 rano i kończyły się o 11, 12, co jest na pewno wygodną opcją dla osób, które pracują. Dla mnie było chyba trochę mniej wygodne, bo ja po prostu no, nie miałam takiego obciążenia, ale oczywiście no, musiałam się dostosować do tego, nie miałam innej możliwości. Oczywiście na pewno inną kwestią jest jeszcze zdawanie takich zajebistych egzaminów,
To mam na myśli takie przedmioty, które trwają rok. Potem na koniec roku jest wielkie zaliczenie, na przykład z jakiejś historii literatury, co były najgorsze rzeczy, albo po prostu z historii. I jak ja miałam takie wielkie egzaminy, to uczyłam się do nich na przykład po 10 dni. I tak sobie planowałam czas, żeby w te 10 dni się ogarnąć ze wszystkim. I pamiętam, że tak się na przykład uczyłam, ale to było na pierwszym roku, jak studiowałam slawistykę, czyli to nie było jeszcze dwukierunkowości wtedy, tylko studiowałam slawistykę i uczyłam się 10 dni do egzaminu z dziejów regionu, historii Czech i Słowacji, tak się nazywał ten przedmiot, dzieje regionu. Uczyłam się, słuchajcie, o tym, jak się nazywali czescy królowie, już tak strasznie teraz nie pamiętam, jak oni się nazywali. Właścimir, Brześcimir, cholera, nie pamiętam. Boże, słuchajcie, no po prostu wstyd, no ale powiedzmy, że mam jakąś świadomość tego, co się działo w Czechach, bo to też oczywiście później wracało na studiach bardzo mocno. Inną kwestią przy dwukierunkowości jest pisanie dwóch prac dyplomowych i robienie dwóch obron w jednym roku. O tym będzie oddzielny podcast, bo to jest, słuchajcie, oddzielna historia. Też może jeszcze tak na podsumowanie powiem wam, że studiowanie dwóch kierunków ja w ogóle uznaję za najpiękniejszy czas w moim życiu. To byłam naprawdę bardzo szczęśliwa i czułam, że wykorzystuję to, co mam. Że wykorzystuję swój potencjał i też to, co jest dookoła mnie. Bardzo się wtedy zaangażowałam w uniwersytet, w swój taki rozwój intelektualny. Na pewno warto. Oczywiście no też trzeba wiedzieć, nie wiem, czy macie czas, możliwości, pieniądze na to. No, ja miałam wielkie szczęście, że miałam takich rodziców, którzy mnie wspierali, ale też znam ludzi, którym się po prostu to czasami nie udawało i nie wiem, na ile to wynikało z tego, że ktoś po prostu nie miał czasu, nie mógł finansowo, nie mógł, nie wiem, na przykład, nie wiem, przyswoić tyle materiału albo po prostu nie chciał, nie miał ochoty na to. Ja też właśnie studiowałam rzeczy, które się mniej więcej, no powiedzmy, uzupełniały, bo nie pokrywały, ale raczej uzupełniały, więc to też trochę odciążało mnie w jakimś sensie. I jeżeli wy się zastanawiacie nad tym, czy chcecie studiować dwa kierunki, czy warto i tak dalej, to musicie sami zdecydować, ja wam nie pomogę. Z mojej perspektywy warto, ale też kiedyś usłyszałam od pewnego starszego mężczyzny, jak powiedziałam, że studiuję dwa kierunki, to powiedział: Boże, dziewczyno, te dwa kierunki kobietom to jak owsiki w dupie potrzebne. No i wiecie, jest to mocno seksistowskie, teraz jak po latach to do mnie dociera, ja wtedy to przyjęłam jako po prostu komentarz starszego mężczyzny, który średnio ogarnia życie, ale teraz tak myślę, że jeżeli masz ochotę, no to studiuj, czym się przejmujesz, ale na pewno jest w tym jakiś dyskomfort, tak, bo trzeba do większej liczby rzeczy się dostosowywać, a jeżeli jeszcze planujecie pracować, bo ja na piątym roku czeskiego, trzecim polskiego, no stwierdziłam, że nie mogę wypaść z glotto branży i uczyłam cały czas polskiego. To nie było bardzo intensywne. Miałam może, nie wiem, grupę jedną albo dwie grupy wieczorem, więc to była taka praca, wiecie, wieczorkiem, tak żeby sobie dorobić, nie wiem, na czynsz na przykład, no bo to raczej takiego rzędu były zarobki i też, nie wiem, obowiązki, które z tego wynikały. I to było też ciekawe, nie? Że ja tyle rzeczy w swoim życiu mieściłam, a cały czas, pamiętajcie, że ja oglądałam seriale, cały czas spotykałam się ze znajomymi, czasami wyjeżdżałam do Czech, ale nie bardzo często, bo jakoś nie było to takim dla mnie ważnym rzeczą, tak właśnie podróżowanie. Myślę, że jeżeli macie siłę i czas, to próbujcie, bo na pewno warto. Tak sobie myślę, czy teraz bym wróciła jeszcze na studia? Teraz nie. Może kiedyś tak, może będę potrzebować, ale teraz nie. Z tą myślą was zostawiam. Do usłyszenia następnym razem.